To był 6 sierpnia 1914 roku. Pierwsza kompania kadrowa wyruszyła z krakowskich oleandrów w kierunku Królestwa Polskiego. W przemówieniu, mobilizując Polaków, Józef Piłsudski mówił: odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Wówczas na rozkaz komendanta Józefa Piłsudskiego zjawiło się blisko 4,5 tysiąca osób, ochotników z różnych organizacji paramilitarnych, strzeleckich, z czego utworzono blisko 160-osobową kompanię kadrową, która wyruszyła do Królestwa 6 sierpnia. I na pamiątkę tego wydarzenia z 1914 roku już w międzywojniu zorganizowano kilkanaście marszy szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, bo to jest pełna nazwa. I do tej tradycji wrócono w roku 1981. W tym roku odbył się 53, a 38 po wojnie marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej na bardzo zbliżonej trasie między Kielcami a Krakowem. Ostrowczanie uczestniczą w kadrówce od 1992 roku. Dla Dariusza Kaszuby, starszego inspektora Związku Strzeleckiego, to był 22 marsz. Jak mówi, jest dumny, że Ostrowiec Świętokrzyski każdego roku reprezentuje mocna delegacja. Specjalna kapituła marszu powołała dla uhonorowania uczestników wielokrotnych będących na trasie marszu, powołała tak zwaną odznakę uczestnika marszu szlakiem kadrówki. Ta odznaka przyznawana jest za trzykrotne przemierzenie trasy i wówczas taką odznakę ma się prawo nosić. W roku obecnym zbliżyliśmy się już prawie do 1000 nadanych odznak w skali kraju. No, Ostrowczanie posiadają już 33 takowe odznaki, co świadczy o tym, że wielu młodych ludzi zaraziło się ideą marszu i z radością w nim uczestniczyło. Zaś drugą formą honorowania są specjalne medale pamiątkowe, które przyznaje się za 10 przejść. Tych medali w Ostrowcu mamy już 5. Ostrowieccy uczestnicy kadrówki mówią jednym głosem: marsz szlakiem pierwszej kompanii uzależnia. Ja swoją przygodę rozpocząłem w 2008 roku, pierwszy raz pojechałem. No i zaraziłem się tymi ludźmi, tą całą atmosferą. Jak się pójdzie raz, można się zarazić. Także to taki syndrom właśnie kadrówki. W tym roku w marszu uczestniczyło ponad 350 osób. Są to ludzie z całej Polski, a nawet spoza granic kraju. Trasa śladami pochodu żołnierzy Józefa Piłsudskiego z Krakowa do Kielc liczy około 120 kilometrów. Postoje odbywają się w ważnych dla historii narodu miejscach. To są Michałowice, gdzie zostały obalone słupy graniczne. Na pewno to są Słomniki, Chęciny, Jędrzejów. No i Nida, to jest taki postój, który w samym środku lasu, nad rzeką, no i oczywiście na końcu Kielce. Dziennie uczestnicy marszu pokonują od 25 do 30 kilometrów. Strzelcy zobowiązani są do przestrzegania pewnych zasad mundurowych. Nic więc dziwnego, że czasami pojawiają się gorsze chwile. Takim trudnym, ciężkim etapem to był gdzieś zawsze trzeci, czwarty dzień, tak? Obtarte nogi od butów, później z biegiem doświadczenia zabezpieczało się te nogi, stopy wcześniej różnymi plastrami, aby do tego nie dopuścić, ale ten taki kryzysik, kiedy jest 30 stopni, idzie się w tym mundurze. To, co wtedy pomaga, to przede wszystkim cel, dla którego od lat marsze są organizowane. To nie jest jakiś tam rajd. To nie jest przejście z jednego miejsca do drugiego. To nie jest miejsce, gdzie zbierają się przypadkowo osoby. To są osoby, które na co dzień w różnych swoich miejscowościach, z których pochodzą, zajmują się dbaniem o historię. Dlatego i te rozmowy, jakie są na marszu, to rozmowy właśnie o tym, co zrobić, żeby coraz więcej osób pamiętało o niepodległości. Na marszu spotykają się zatem osoby, które dzielą wspólną pasję, dlatego atmosfera tam panująca jest wyjątkowa. Nawiązują się przyjaźnie, takie na całe życie. Zawiązują się nawet małżeństwa. Także jakaś historia? Tak, są już takie, no, można powiedzieć, kadrówkowe dzieci nawet, które są już się chowają, już zaczynają na tym marszu bywać. W trakcie przemarszu jego uczestnicy spotykają się również z pozytywnym odbiorem mieszkańców poszczególnych miejscowości. Wychodzą wręcz do nas, nam przechodzimy przez wsie, częstują kompotami, śliwkami, jabłkami. Jest całkiem miło. Można z nim wtedy przysiąść, chwilę porozmawiać. Jest to wydarzenie o niezwykle dużym potencjale patriotycznym. Tegoroczna kadrówka była tym bardziej szczególna ze względu na rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd jej hasło brzmiało: bez 6 sierpnia 1914 roku nie byłoby 11 listopada 1918 roku.